szczególnym czworokrocie wpisanym w okrąg. Mamy okrąg. Tutaj po trzy kartki na każdy krąg. Iloczyn długości przekątnych, czyli tu będzie AC razy BD, jest równy sumie iloczynów długości przeciwległych boków, czyli będzie AB razy CD plus BC razy BD. Patrzę w kartkę, żeby to było w samej kolejności wszystko. Nawet to udowodnimy. Skorzystam z tego dowodu, który się na kartce. I dalej jest taka, żeby znaleźć pewien ciekawy punkt. Do czego to pomaga? Tutaj trzy.
To jest bardzo szybkie do pisania proporcji. Bo jak chcę jakąś proporcję pisać, na przykład mam tutaj KC do BC. Czyli KC do BC. To z automatu mamy, że to jest DA do BD. Druga z trzecią, do pierwszej z drugą, druga z trzecią do pierwszej. OK? Z tego wynika, że KC do BC jest równe AD do BD. I to mi służy do tego, aby utrzymać pierwszą równość. Na skos wymnażamy KC razy BD. To jest AD razy BC. Ta proporcja to wynika z stosunek boków w trójkątach podobnych. KC to jest bok naprzeciw kreseczki, AD podobnie. Naprzeciw kąta pojedynczej kreseczki, AD podobnie. I dzięki temu zapisowi nie muszę o tym myśleć, nie muszę to co chwilę rozważać. To bardzo sprawia, że jak ktoś się lubi to też pokazywać uczniom, to oni naprawdę widzą, że bo często jest tak, że dać podobieństwo. Ok, teraz od nowa muszę myśleć. Nie, nie, jak dobrze napiszesz, to raz, a dobrze to będzie służyło. No i dalsza część dowodu polega na tym, są te trzy rysunki. Teraz użyliśmy dwóch dużych trójkątów, ale zauważcie, że ponieważ ten kąt był równy temu, to i ten kąt będzie równy temu. Odjęliśmy od nich część wspólną. I tutaj powinna nam szybko wyjść druga para trójkątów podobnych. Tylko się muszę chwilę zastanowić. Tu są równe kąty pisane. No i już mamy dwa kąty takie same. To trzeci też musi być ten sam w tych dwóch trójkątach. Czyli trójkąty B, A, K. I znowu dobra kolejność, czyli B, D, C są podobne. Może to będę rozmował. Dalej. Analogicznie. Trójkąt. Ja sobie spiszę, żeby to było na kartce dokładnie. B, A, K jest podobny do trójkąta K, B, D, C. No i jak przed chwilą, co nam się przyda, to do tego, czyli AK do AB jest równe CD do BD. No i z tego mamy, że AK razy BD to jest AB razy CD. Poza to wszystko. Zauważmy, że z tych dwóch równości mamy raz AB razy CD, a raz BC razy AB. Więc bardzo by nam zależało, żeby to w wyniku wyszło AC razy BD. I tak trochę dobieramy te proporcje, żeby to wszystko występowało. No to zróbmy podsumowanie. I użyjemy tego, tego, podsumowując. AB razy CD, czyli z tego, plus to, plus AD razy BC, to się równa tak, to AK razy BD, plus KC razy BD. OK, coś się wyczynia przed nawias. BD razy AK plus KC. I co to było K? K był tak śmiesznie dobrany właśnie. Tylko był pomocniczy, a dzięki niemu były dwa podobieństwa. Żeby AK plus KC dawało drugą przekątną. Czyli to jest BD razy AC. No i to jest koniec dowodu. Czy dowód
uwagę na pięć takiego punktu, że te boki, jedna przekątna i części drugiej przekątnej występują w tych proporcjach. Trochę nie tłumaczyłem się tych proporcji, a teraz widać, że każde z tych czterech rzeczy, które występowała, i tu tych czterech, to były albo boki, albo ta przekątna BD, albo część drugiej przekątnej. Tego BK nigdy nie używaliśmy, to było tylko tak dla pomocy. No i okej. Czyli mamy stwierdzenie, które rusza łutowo w niebie. Chyba najpierwsza część tego referatu. To przejdźmy do drugiej strony. Tam chyba nie do końca pamiętam już o przekserowaniu. Ja mam takie ładne zdanie. Jak chcecie sobie to też zobaczyć dobrze, no i tak już to rysowałem, szczerze mówiąc. Chodziło o odcieniowanie tych trójkątów i tego trójkąta i odcieniowanie tych dwóch większych trójkątów. Teraz już się zamawiam, że to jest tego rodzaju. Te trzy słuchy służą temu, że to jest raz zaśniewane tak, a raz tak i pokazuje to podobieństwo. A na drugiej stronie mamy coś, co już nie będziemy dowodzić. Jest też twierdzenie odwrotne do twierdzenia, które wyłusza. Bo to twierdzenie w dużym skrócie jest takie, że okrąg daje tą równość. Okrąg i czworokąt w środku. A twierdzenie odwrotne mówi, że jeśli jest ta równość prawdziwa, to się okazuje, że punkty A, B, C, D leżą na jednym okręgu. Więc może tego nie będę pisał, ale to zachodzi wtedy i tylko wtedy. Czyli ta konfiguracja, można powiedzieć, że opisuje czworokąt wpisany w okrąg. Oczywiście dużo prostszym warunkiem jest, że suma dwóch tych kątów daje 180 stopni, ale tam jakieś uczenie błysznie, no to warunek konieczny jest taki, że to nie krzyczcie na niego, tylko zrozumcie, że on coś dużo więcej wie. Ale nie sądzę, że to się jakoś rzucało, czy nawet później też nie. To jest taka ciekawostka, ale rzeczywiście ta równość opisuje wszystkie czworokąty wpisane w okrąg i wszystkie czworokąty wpisane w okrąg mają tą równość, co ciekawe. Okej. Jeszcze widzę, że napisałem o nierówności Ptolemeusza. Bo okazuje się, że jeśli nie ma tego czworokąta, czyli ABCD tworzą jakiś układ, ale nie jest to czworokąt wpisany w okrąg, to okazuje się, że tam, gdzie jest więcej składników, ta część przeważa. Czyli okazuje się, że zawsze ta suma jest większa równa od iloczynu tych dwóch. I czy liczymy ten iloczyn? Dodajemy sobie ten iloczyn, to jest zawsze większe równe od tego iloczynu. Okej? Okay. Tak to już jest. To się nazywa właśnie nierówność Ptolemeusza. Co ciekawe, nierówność Ptolemeusza zachodzi też w przestrzeni. Czyli wystarczy, że punkty A, B, C, D są dowolnymi punktami w przestrzeni i zachodzi też ta nierówność. Czyli ta nierówność zachodzi dla dowolnych punktów A, B, C, D ułożonych gdziekolwiek, jakkolwiek, że iloczyn jednej pary i drugiej pary jest zawsze większy, równy od trzeciej pary. Coś jak trochę nie dość trójkąta, ale no, na dużo bardziej zaawansowanym poziomie. Kiedy zachodzi równość, nawet w przestrzeni, nie ma nigdy równości, muszą być na płaszczyźnie i musi być okrąg. To jest jeden przypadek, gdzie jest równość. Taka ciekawostka. To też napisałem tam przy nierówności Ptolemeusza. Tego też nie będziemy dowodzić. Przejdziemy do zadań na przećwiczenie tego wszystkiego. OK? To chciałem ten piękny dowód. I ten piękny rysunek. Teraz będziemy to stosować. Od pierwszego.
rzuciłem na treść.